podczas układania dachówki ważne jest również to, aby fala biegła w linii prostej. Linię tę łatwo stracić, szczególnie po wyjściu za okno, dlatego warto wtedy rozciągnąć sznurek i do niego wyrównać cały rząd. Teraz zajmiemy się montażem kominka odpowietrzającego. Rozpoczynamy od skręcenia wszystkich elementów w jedną całość. Smarujemy zatem gumową uszczelkę mydłem i łączymy kominek z dachówką. Następnie nakładamy rurę łącznikową i skręcamy zacisk. Teraz ustalamy rząd, w którym chcemy umieścić kominek i wyznaczamy na membranie średnicę rury. Kiedy to zrobimy, wycinamy otwór. Po jego wycięciu możemy zamontować kominek. Następnie uszczelniamy otwór mocną taśmą. Na tej połaci zamontujemy dwa takie kominki. Do rur wychodzących na poddaszu doprowadzimy w przyszłości piony kanalizacyjne. W efekcie końcowym kominek wygląda w ten sposób.